Państwu. Spotykamy się ponownie, aby kontynuować rozmowę na temat stosowania w praktyce badawczej zaawansowanych narzędzi i rozwiązań technicznych. Moim gościem ponownie jest dr Jan Wieczorek, który, przypomnę, pracuje w Katedrze Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej w konsorcjum Clarin.pl jako ekspert w zakresie językoznawstwa i osoba odpowiedzialna za kontakty z naukowcami korzystającymi z infrastruktury badawczej oferowanej przez Clarin. Przypomnę też, że dr Jan Wieczorek jest zaangażowany w realizację rozmaitych projektów mieszczących się w zakresie humanistyki cyfrowej, którą zajmuje się również naukowo. Witaj, Janku, ponownie. Dzień dobry, witam. Ta część naszej rozmowy dotyczyć będzie, tak jak zapowiadaliśmy, specyfiki projektowania i realizacji badań z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury, to znaczy dotyczyć będzie możliwości, perspektyw, ograniczeń, zagrożeń związanych z użyciem wyspecjalizowanych narzędzi w praktyce badawczej. I chciałabym, żebyśmy naszą rozmowę rozpoczęli od dość, myślę, kontrowersyjnej kwestii. Otóż w różnych publikacjach dotyczących humanistyki cyfrowej można znaleźć opinię, że humanista wykorzystujący nowoczesne technologie to raczej rzemieślnik i operator narzędzi, a nie naukowiec. Mówi się o bezrefleksyjnej fascynacji digitalnym instrumentarium, o fascynacji, w której ten rzeczony operator narzędzi kończy badania na wygenerowaniu danych, słupków, wskaźników i na kilku prostych wnioskach. Twierdzi się też, że to jest raczej efekciarstwo dla leniwych niż nauka, a ty jesteś ekspertem obserwującym od kilkunastu lat pracę z takimi narzędziami, zarówno od strony twórców, programistów, czyli osób, które te narzędzia projektują, trenują, testują, monitorują, jak i od strony użytkowników realizujących rozmaite badania przy wykorzystaniu takich rozwiązań. Powiedz proszę, na ile Twoim zdaniem nowoczesna infrastruktura wspomaga naukowców, humanistów i nie tylko, w pracy badawczej, a na ile ich wyręcza w takich działaniach? Oj, to jest złożone zagadnienie i temat, no faktycznie, być może wymagający nawet dyskusji takiej w poszerzonym gronie i długotrwałej, dobry temat na dyskusję na jakimś forum akademickim. Jak to wygląda z mojej perspektywy? To znaczy, myślę, że te zarzuty, które wymieniłaś, które się pojawiają, one są częściowo prawdziwe. To znaczy, ja czasami myślę podobnie. To znaczy, zdarza się, że faktycznie badacze, szczególnie neofici, którzy chwycą się za jakieś narzędzie, chcą je koniecznie przetestować i z tego wykorzystania efektem jest coś, co byśmy dzisiaj określili, albo niegdyś określili mianem przyczynku, przyczynkarstwa. Z jednej strony jest to etykieta oceniająca, no bo to znaczy, że takie badania nie są szczególnie wartościowe i dotyczą wąskiego zakresu materiału albo wąskiego zakresu zjawisk. No a z drugiej strony od czegoś trzeba zacząć. I myślę, że jak z każdą metodą jest tak, że niezależnie czy ona jest cyfrowa, czy w ogóle nie cyfrowa, czy jest jakąś nowym zjawiskiem w spektrum metodologii, którą humanistyka czy nauki społeczne się posługują, się pojawia, jest taki okres fascynacji i wypróbowywania. Tak było na przykład z krytyczną analizą dyskursu. Pamiętam jeszcze, jak byłem studentem, ile było badań dotyczących krytycznej analizy dyskursu wszystkiego. Czasami z dzisiejszej perspektywy mam wrażenie, że no, te niektóre tematy, niektóre zastosowania były zupełnie nietrafione, nie przyniosły jakichś wielkich przełomowych badań. No ale to wiemy dzisiaj z perspektywy czasu, jesteśmy w stanie to ocenić. Wtedy to było coś nowego i wiele osób szukało miejsca na tym nowym polu. I dlatego, o ile takie zjawisko, jak ta bezrefleksyjna fascynacja, czy ona jest taka bezrefleksyjna, no to jest trochę badanie intencji, no. Nie wiem, no jak ja odpalam na przykład narzędzie typu Midjourney czy DALL-E, żeby sobie pogenerować obrazki z tekstu, czy to jest bezrefleksyjne? No, ja to robię dla zabawy i w tym sensie jest to bezrefleksyjne, ale też przecież czegoś się uczę. I na przykład te prompty, polecenia, które wydaję, są coraz lepsze i
i widzę, że efekty zadowalają mnie coraz mocniej. To jest taki przykład bardzo indywidualny, ale myślę, że możliwy również do przeniesienia właśnie na fascynację narzędziami cyfrowymi z zakresu przetwarzania języka. Pytanie jest takie, czy te nasze próby, te wprawki, czy chcemy je upubliczniać, czy nie? Niektórzy uznają, że tak, bo może komuś się to do czegoś przyda, a inni uznają, że no nie, ja zostawiam w szufladzie, bo nie chcę brać za to odpowiedzialności, to było tylko ćwiczenie. No i to już pozostawiam ocenie indywidualnej każdego użytkownika, bo chyba inna opcja nie jest możliwa, szczególnie w przypadku już dojrzałych naukowców, którzy okej, są dojrzałymi naukowcami, ale w tej metodzie dopiero ostrzą sobie ostrogi jeszcze wiele przed nimi. Dlatego wydaje mi się, że faktycznie ten zestaw nie tyle oskarżeń, ile uwag jest trafny, ale chyba nie powinniśmy wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków, ponad to, że jeszcze podejście i wykorzystanie tych narzędzi nie osiągnęło pewnego poziomu dojrzałości. Taki jest mój wniosek. Taki środowiskowy, bo niektórzy badacze już dawno osiągnęli oczywiście ten poziom i no, na pewno nie zarzuciłbym efekciarstwa. Mogę się zgadzać z efektami albo podejmować polemikę, ale to już tylko na polu merytorycznym, a nie tutaj takim trochę pozamerytorycznym, jak właśnie efekciarstwo. To jest termin, który no ja za nim nie przepadam. I cóż, jeżeli chodzi o wyręczanie, niewątpliwie te narzędzia są w stanie wyręczyć badaczy w wielu działaniach, które są nielubiane, niechciane, bądź są przykrą koniecznością. No, na przykład segregowanie materiału. Oczywiście, że w przypadku niektórych badań, szczególnie jakościowych, już na etapie grupowania materiału dokonujemy gdzieś tam analizy pewnego rodzaju, przynajmniej zapoznajemy się z tym. W przypadku narzędzi cyfrowych niekoniecznie tak jest. Po prostu wrzucamy ten materiał, coś tam się dzieje, ale się nie zapoznajemy z nim tak dokładnie. No i znowu, od celu badania i od dojrzałości badacza zależy to, czy on chce uniknąć tego etapu zaznajamiania się takiego dokładnego, czy nie. Oczywiście niektórym pewnie będzie to bardzo przydatne i właściwie wypadałoby, żeby się zapoznali. Mogą to zrobić równolegle przecież do procesu przetwarzania cyfrowego. No, a niektórym jest to niepotrzebne, bo ich cele badawcze w ogóle nie są z tym związane. Na przykład badania, w których posłużono się podejściem, metodą, paradygmatem distant reading. No, to badania literaturoznawcze, które zakładają, że właściwie wnioski, które możemy wyciągnąć z czytania książek, literatury, to był paradygmat, który przede wszystkim dotyczył badania literatury. Te wnioski, które możemy wyciągnąć poprzez taką bliską lekturę każdej książki, nie mają znaczenia, w tym paradygmacie oczywiście. Co nie znaczy, że w ogóle w literaturoznawstwie, po prostu w tych badaniach. Istotne jest tylko to, co możemy wyciągnąć z treści za pomocą badań takich masowych, czyli na patrzenie się na książki w odniesieniu do innych i z perspektywy, no, przede wszystkim ilościowej. Wtedy nie jest konieczne zapoznawanie się z zawartością. Jest to trochę ułudne do pewnego stopnia, dlatego że diabeł tkwi w szczegółach. Tym szczegółem jest jakość materiału, jakość danych. I czasami powiem tak, można bardzo wiele zostawić i w bardzo wielu kwestiach nas wyręczą narzędzia cyfrowe, pod warunkiem, że mamy pewność, że materiał jest dobrze przygotowany. I wydaje mi się, że na tym etapie przygotowywania materiału do analizy, o ile narzędzia cyfrowe mogą nam bardzo pomóc, to nie wyeliminują ingerencji człowieka i zapoznawania się fragment po fragment, może nie z każdym fragmentem, ale przynajmniej wybiórczo na zasadzie próbek z efektami przygotowywania materiałów. Ja już wiele razy miałem do czynienia z wynikami na przykład analizy topikowej, tematycznej,
gdzie wychodziły bardzo dziwne topiki, tylko i wyłącznie dlatego, że materiał był źle przygotowany. Niekiedy te topiki mogły wyglądać na przełomowe nawet, ale wcale takie nie były. To znaczy okazywało się, że po prostu ktoś nie wyczyścił materiału. I wiele narzędzi, które działają gdzieś tam na zasadzie klasyfikatorów treści, właśnie łatwo zmanipulować źle przygotowanym materiałem. No, przykład pierwszy z brzegu. Jeżeli mamy korpus złożony z tekstów literackich i ze wszystkich tekstów wyrzuciliśmy informację o numerze strony, o tym, z jaką stroną mamy do czynienia, a z jednego tekstu nie wyrzuciliśmy tej numeracji, no to później przy klasyfikowaniu dokumentów, gdzie jedna strona to jeden dokument, okaże się, że maszyna jest niesamowicie trafna w klasyfikowaniu tych tekstów, ponieważ wszystkie teksty pewnego typu zgrupowała w jednej grupie. To jest coś niesamowitego. Jak wejdziemy głębiej, okaże się, że kryterium, dzięki któremu ta maszyna dokonała takiej klasyfikacji, była paginacja, czyli coś, o czym zapomnieliśmy, a więc całe badania są w zasadzie do wyrzucenia. Więc takie rzeczy trzeba faktycznie bardzo skrzętnie przygotowywać. I tutaj, więc ta odpowiedź właściwie powinna zaczynać się od słów ulubionych przez naukowców, czyli to zależy. Czy ta odpowiedź na pytanie, czy te narzędzia odciążają, czy wyręczają, czy też przypadkiem nie wprowadzają w błąd, no to właśnie, to jest tak, to zależy od tego, jak przygotujemy materiał, na jakim etapie tej dojrzałości jesteśmy i też chyba czego oczekujemy, bo to jest bardzo istotne. Myślę, że jak ze studentami miałem zajęcia i omawialiśmy sobie na potrzeby prac magisterskich, jak przygotowywać badania, czyli no proste badania, które no z perspektywy nauki może nie są jakieś bardzo innowacyjne, no to numerem jeden przygotowywania tych badań było ustalenie pytań badawczych. Czyli nie jest to szczególnie odkrywcze, bo chyba taki punkt przyświeca w głowie każdego naukowca i to niezależnie od dyscypliny. Ale no tutaj chciałbym podkreślić, że jest to szczególnie istotne, ponieważ później dobór narzędzi, sposób przygotowania materiału w dużej mierze będzie podyktowany, zdeterminowany wręcz odpowiedzią na to pytanie, jakie są właściwie nasze pytania i co my chcemy osiągnąć. Im pytania będą bardziej złożone, tym dalej odejdziemy od tego przyczynkarstwa i bez refleksyjności będziemy szli w stronę po prostu zaawansowanych, złożonych analiz i później wyników. No tak, Poza tym jest. jeszcze jedna rzecz. Zawsze na końcu takiego procesu jest interpretacja. I tu już maszyna w niczym nam nie pomoże. No zgadzam się, absolutnie. Z jednej strony mamy tę fascynację, ale jest jeszcze drugi biegun, o którym też myślę, że nie możemy zapominać. To jest wspomniana już też przez nas nieufność humanistów wobec tego typu rozwiązań, którzy patrzą na użycie zaawansowanej infrastruktury, mam wrażenie, trochę jak na prestidigitatorstwo. Są przekonani o nieprzydatności zautomatyzowanych narzędzi, o niemożności uzyskania wartościowych wyników. I może to wynikać z różnych przyczyn, tak myślę, i ze zwykłej podejrzliwości, i z niewiedzy, z oporu, ze wspomnianego przez ciebie na przykład niesatysfakcjonującego doświadczenia, kiedy pierwszy raz stykają się z jakimś narzędziem i przykładowo nie usuną paginacji i wyjdzie im coś dziwnego i uznają, że te wyniki nie mają żadnej wartości dla ich badań. No i mamy te dwie skrajności. Z jednej strony mamy fascynację, a z drugiej strony mamy nieufność, która no, też czasem kończy się odrzuceniem. I wydaje mi się, że obie te perspektywy, one są zbyt radykalne. To znaczy, chyba najważniejszym aspektem w tym wszystkim jest zdrowy rozsądek
jest świadomość, że dostęp do narzędzi nie gwarantuje osiągnięcia spektakularnych efektów. Mówiłeś o tym kilkukrotnie. To znaczy, badacz, który chce przeanalizować materiały tekstowe, na przykład z wieku XVIII czy z wieku XIX, no, nie może oczekiwać, że te narzędzia, maszyny, algorytmy automatycznie przetworzą te zasoby w tak samo wydajny i efektywny sposób, jak badałyby materiały współczesne, prawda? No bo te narzędzia przeznaczone są do automatycznej analizy tekstu współczesnego. One się opierają na danych o współczesnym języku polskim, prawda? Więc przetwarzają właśnie pod tym kątem oryginalne zasoby. I to oczywiście jest jeden z problemów, który taki badacz może napotkać, ale też wspomniałeś właśnie o niewłaściwym przygotowaniu materiału. Czy możesz jeszcze wskazać, jako ten opiekun użytkowników, który wspiera badaczy w codziennej pracy z narzędziami, jakie jeszcze są ograniczenia, zagrożenia, ryzyka, z czym możemy się zetknąć, tym niedobrym, jakie doświadczenia niedobre możemy mieć przy wykorzystaniu zaawansowanej infrastruktury? No oczywiście, tych ryzyk jest całkiem sporo, to znaczy i należy je mieć jak najbardziej w pamięci, trzeba być świadomym tego, chociażby dlatego, że im bardziej jesteśmy świadomi tych ryzyk, tym po pierwsze jesteśmy w stanie lepiej przygotować nasze badania, no i dwa, jesteśmy w stanie chyba w sobie wyrobić większe zaufanie. No nie jest, chodzi o takie dojrzałe zaufanie, czyli świadomość tego, że nie wszystko do wszystkiego się nadaje. Przede wszystkim to, co już w pierwszej części naszej rozmowy mówiłem, przygotowanie danych. Do znudzenia będę to powtarzał, bo i to może być ta bezrefleksyjność w pracy z narzędziami, że czasami zapominamy o tym, że bez dobrych danych no, nie ma żadnych wyników. No, te wyniki nawet nie to, że nie będą dobre. Ich po prostu nie będzie, albo będą śmieciane. No więc jedna rzecz to jest przygotowanie danych, i tutaj warto trochę czasu na to poświęcić. Coraz częściej jest tak, że w programach grantowych, w kosztorysie takiego grantu można wpisać przygotowanie danych badawczych. Oczywiście to zależy od programu, od grantodawcy, ale można na to przeznaczyć odpowiedni czas, odpowiednie środki pieniężne, żeby tam faktycznie miały odpowiednią jakość. Gdzie jeszcze ryzyka się pojawiają? No, jest takie ryzyko, które powstało, zaczęło być popularne. O, i myślę, że będzie coraz popularniejsze. Ryzyko wynikające ze stosowania modeli transformatywno-generatywnych, które mają to do siebie, że lubią halucynować. I halucynacje są bardzo z perspektywy badacza niebezpieczne, bo na pierwszy rzut oka wygląda na to, że wszystko gra. Tylko że to, co gra, jest tak naprawdę, widzi mi się, jest projekcją, którą stworzyła sztuczna inteligencja. Podam przykład. Przykładem jest narzędzie, są narzędzia do rozpoznawania mowy. Właściwie obecnie w mediach, szczególnie wśród pracowników mediów, bardzo popularne jest wykorzystanie niektórych programów do automatycznej transkrypcji wywiadu. I to jest wspaniałe narzędzie, bo faktycznie wyręcza pracownika z takiej mozolnej, wyręcza z mozolnej pracy, którą chciałoby się wręcz zautomatyzować. I o ile dla pracownika mediów to nie ma wielkiego znaczenia, bo czy tam halucynacja jest, czy nie, ponieważ on zwraca przede wszystkim uwagę na treść, na to, czy na poziomie ogólnego sensu wypowiedzi wszystko się składa. Jeżeli się składa, to jest dobrze. O tyle naukowiec no, nie może być usatysfakcjonowany przez takie rozwiązanie. O co chodzi? Chodzi o to, że narzędzia te oparte na modelach transformatywno-generatywnych, które mają za zadanie dokonania automatycznej transkrypcji tekstu, one nie tyle dokonują transkrypcji, one pod wpływem bodźca akustycznego generują treść. I zazwyczaj robią to dobrze, trafnie. I tak jak trzeba. Ale czasami, jeżeli ten bodziec jest wieloznaczny albo nieznany, trudny do zinterpretowania, niewyraźny, no tu powodów może być wiele, one zamiast generować coś trafnie, generują coś, co im się wydaje, że jest. Ale traktują to na takim samym poziomie trafności, jak całą resztę wypowiedzi. Więc my tak naprawdę nie wiemy na pierwszy rzut oka,
gdzie mamy do czynienia z daleko idącą kreacją treści, a gdzie mamy do czynienia z taką bliską tekstu kreacją treści. Tego nie jesteśmy w stanie odróżnić. I tak jak mówię, dla pracownika mediów bądź kogoś, kto zajmuje się raczej tą treściową stroną komunikatu, to nie ma większego znaczenia. Ale co, jeżeli właśnie to ta część bliska języku i zjawisk językowych jest istotna dla badacza? Przykład psychologowie. Dla psychologa podczas tej sesji terapeutycznej bardzo istotne jest to, jak mówi klient, pacjent. To, czy na przykład w trakcie zdawania relacji z jakiegoś wydarzenia powtarza się, czy wielokrotnie powtarza to samo słowo z różną intonacją. Jest to bardzo istotne z perspektywy takiego psychologa, terapeuty. Jednocześnie, i teraz tak. Psycholog, terapeuta potrzebuje zarchiwizować takie nagranie, dokonać transkrypcji, po to, żeby później na przykład sobie je przebadać, zobaczyć, co tam w zasadzie było. Może się okazać, że ta sztuczna inteligencja, że ten mechanizm stojący za narzędziem do transkrypcji, wyczyści mu tekst ze wszystkich takich nienormatywnych zachowań językowych. Czyli na przykład zredukuje mu powtórzenia z 6 do 2. Wytnie słowo, którego w ogóle nie dosłyszał, albo wstawi coś, co mu się wydawało. To jest możliwe. I teraz tak, jeżeli jesteśmy świadomi czegoś takiego ryzyka, to po prostu dobierzemy inne narzędzie. Takie, które nie będzie oparte na modelu transformatywno-generatywnym. Takie rozwiązania też są. One mają inne ograniczenia, na przykład wymagają takich studyjnych warunków nagrania, czyli dwa mikrofony, odpowiednie mikrofony, odpowiednie oprogramowanie. Jest to możliwe, jest to trudniejsze w sensie przygotowania się do takiego nagrania. Nie jest to tak spontaniczne jak to, że wyciągam telefon i nagrywam, ale możliwe do dokonania. Mając świadomość takiego ryzyka, jesteśmy w stanie podjąć decyzję. Jeżeli o tym nie wiemy, może się okazać, że materiał, który zebraliśmy w postaci transkrypcji, no niestety, ale do pewnych celów nie będzie w ogóle przydatny. Mam nadzieję, że ten przykład był dość taki dobitny, ten z transkrypcjami. Inne ryzyka, które się pojawiają, no to na przykład ryzyka prawne, coś, o czym często zapominamy, ale w badaniach z zakresu posługujących się metodami cyfrowymi, często pojawia się takie wymaganie, że jeżeli dokonałem jakiegoś odkrycia, opisałem jakiś proces i wyniki, recenzent może mnie poprosić, czy czasopismo, o ujawnienie danych. Czyli na jakiej podstawie ja właściwie doszedłem do takich wniosków? Do niedawna w takim tradycyjnym, w tradycyjnej humanistyce oczywiście, recenzent też mógł o to poprosić. Zawsze. Tylko ze względów technicznych było to trudne. Bo powiedzmy, zebranie wielkiego 50-kilogramowego zestawu papieru i wysłanie tego było dużo trudniejsze niż przesłanie paru megabajtów tekstu, prawda? Czy paru megabajtów danych z drogą elektroniczną. No skoro dzisiaj jest to takie proste, no to aż się prosi o to, żeby to udostępnić. Również mamy parcie ze strony instytucji grantodawczych, żeby takie dane później w otwartym dostępie również przekazywać. No, świetnie, tylko że nie wszystkie możemy w ten sposób potraktować. Musimy mieć świadomość specyfiki tych danych i ich statusu prawnego. Także można powiedzieć, że to ta łatwość przekazywania, udostępniania i również wytwarzania danych powoduje, że musimy otworzyć nowe pole kompetencji, które jako badacze powinniśmy przynajmniej na pewnym poziomie uzupełnić. Nie musimy być prawnikami wszyscy, na szczęście. Ale jednak znajomość prawa autorskiego i też prawa, które rządzi udostępnianiem danych, na jakim poziomie jest konieczna, żeby czuć się bezpiecznie. I to jest właściwie wniosek, który dopiero wczoraj się narodził po rozmowie z jednym użytkownikiem, że no faktycznie chyba 20 lat temu znajomy, badacz nie, nie,
nie musiał aż tak być biegły w znajomości prawa autorskiego jak teraz. Więc to jest kolejne ryzyko, nie technologiczne, ale jednak takie, którego trzeba być świadomym. Jeśli chodzi jeszcze o stosowanie narzędzi i zasobów, które są dostępne nie tylko zresztą w infrastrukturze Clarin, bo to dotyczy również oprogramowania wytwarzanego poza nią, są tacy dostawcy, również narzędzi komercyjnych, musimy być świadomi ograniczeń. Pewne rzeczy no, są póki co niemożliwe do osiągnięcia, ale to nie znaczy, że nie będą możliwe do osiągnięcia na przykład za 5 lat, bo faktycznie tutaj świat się zmienia bardzo dynamicznie i to, co 5 lat temu było absolutnie niemożliwe, dzisiaj już jest. No, to by wymagało również od recenzentów pewnego namysłu, to znaczy oceniając teksty naukowe pod względem aktualności i innowacyjności, weźmy pod uwagę, ile trwa proces wydawniczy. Może się okazać, że w momencie, kiedy tekst powstawał, był naprawdę bardzo aktualny i innowacyjny, ale w momencie, kiedy trafił do recenzji pół roku później, no już aż tak innowacyjny nie jest. I faktycznie to jest. Parę lat temu to by było nie do pomyślenia, że pół roku robi różnicę, no ale dzisiaj robi. I to też chyba wypadałoby być tego świadomym. No i tyle, chyba że o czymś zapomniałem albo ominąłem. Myślę, że całkiem sporo tych zagrożeń, uwarunkowań, ryzyk wymieniłeś. Zwłaszcza myślę, wartościowy jest ten kontekst prawny, bo faktycznie tworząc chociażby korpusy, warto mieć świadomość, że kwestia ochrony danych osobowych czy danych wrażliwych, czy właśnie kwestia prawa autorskiego, no może tutaj no, na dosyć poważną minę nas naprowadzić, tak? Z jednej strony zrobimy super rzecz, bo opracujemy korpus, a z drugiej narazimy się na jakieś konsekwencje prawne, notabene uzasadnione, tak? Bo prawo jest no, jednak tym kontekstem, który musimy uwzględniać zawsze, jak się okazuje. Bezwzględnie, to na pewno. Ale właśnie jak mówisz o tych halucynacjach, słowo bardzo wdzięczne w kontekście technicznym. Też tak uważam, że ładnie trafia w setnik. Tak, ale tak idealnie też obrazuje specyfikę tej pracy. Mamy halucynacje. Mówisz o tym, że można te narzędzia wymodelować pod kątem potrzeb konkretnych użytkowników. Mówisz o konieczności przygotowania narzędzi, o różnych zależnościach. I okazuje się, że ma to bardzo ścisły związek z opisywaną w literaturze zmianą modelu pracy humanisty, która jest właśnie uwarunkowana użyciem nowoczesnych technologii. To znaczy, zanim pojawiły się te zaawansowane elektroniczne narzędzia, czy one halucynują, czy nie, uprawiano, tak nazwijmy to, taką naukę gabinetową. To znaczy, językoznawcy, historycy, kulturoznawcy w zaciszu swoich gabinetów, w bibliotekach, w archiwach, miesiącami wertowali różne źródła, robili notatki, zestawiali, interpretowali dane w pojedynkę i w pełni panowali nad zgromadzonymi zasobami i danymi. I kiedy się przygotowywaliśmy do tej rozmowy, okazuje się, że my również mamy takie doświadczenia, że panowaliśmy na etapie naszych prac naukowych, na przygotowaniu naszych prac naukowych właśnie w taki sposób, że mieliśmy mnóstwo zasobów gdzieś tam przeanalizowanych, rozpisanych w różnych miejscach i my panowaliśmy nad tym, więc nie dopuszczaliśmy za bardzo nikogo do współpracy, no bo jednak trudno byłoby całą tę naszą wiedzę o tych źródłach, które analizujemy, przekazać innej osobie. A dzisiaj mamy możliwość wykorzystywania tych elektronicznych narzędzi, które potrafią przetworzyć, tak jak wspomniałeś, ogromne zasoby tekstów w stosunkowo krótkim czasie, co znacznie skraca pracę badacza. Ale stopień wyspecjalizowania tych narzędzi, ich specyfika, konieczność odpowiedniego opracowania materiału, o czym wspomniałeś,
czasem też rozwiązania problemów technicznych, które mogą się pojawić w zupełnie nieoczekiwanym momencie. A nawet kwestia interpretacji danych powoduje, że humanista już chyba nie jest w stanie pracować ze swoimi źródłami jednoosobowo. Znaczy, ja pamiętam też swoje doświadczenia, kiedy próbowałam przetestować kilka narzędzi, uzyskiwałam dane w sposób automatyczny czy półautomatyczny i pojawiały się takie nagłówki typu C-value. Co mi to mówi, tak? Nie wiem, co to jest C-value. Widzę segmenty wyodrębnione z moich źródeł, ale żeby zrozumieć, czym jest C-value, jak narzędzie działa, potrzebuję kontaktu z drugą osobą. Jeżeli skorzystam z narzędzia do stylometrii czy do ustalania tematów, czyli tych narzędzi topikowych, tak jak to ładnie nazywasz, może mi się wygenerować mapa ciepła i mapa odległości. Jest forma wizualizacji danych. Jak to interpretować? Humanista sam no, może sobie po prostu z tym zwyczajnie nie poradzić, albo nie poradzi sobie na tyle efektywnie i na tyle adekwatnie do sposobu funkcjonowania narzędzia, że w zasadzie te wyniki mogą być, wyniki jego badań, tak, mogą być niewiarygodne. To znaczy, konkludując, potrzebujemy wsparcia osób, które mają odpowiednie kompetencje merytoryczne, to znaczy techniczne, cyfrowe. I powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy i Twoich doświadczeń jako opiekuna użytkowników. Czy rzeczywiście tak jest, że chcąc korzystać z tych nowoczesnych narzędzi, musimy wypracować sobie jakieś nowe nawyki badawcze i nowe postawy wobec naszej pracy, naukowej? Tak, no moim zdaniem tak jest. I przy czym nie należy tego traktować w kategoriach jakiejś rewolucji, to jest po prostu raczej ewolucja, czyli ja tak to widzę. I ta wieloaspektowość i konieczność pewnego wyspecjalizowania się w poszczególnych etapach badań powoduje, że musimy, tak sądzę, myśleć pomału o pracach badawczych humanistycznych w kategoriach pracy zespołowej. I no i znowu, dla fizyka, chemika to nie będzie nic nowego, informatyka też. Dla humanisty już prędzej. Bo faktycznie, no ja też pamiętam, że jeszcze jak byłem na doktoracie i zdarzało mi się napisać jakiś artykuł we współpracy z kimś, na przykład dwóch autorów, ja i ktoś tam. No to było widziane jako takie. No fajnie, że napisałeś, ale napisz coś sam. Więc z czego to wynika? I ja z tym nie chcę dyskutować, czy te zarzuty, pewna dyskryminacja, czy to miało sens, czy nie, to jest osobna sprawa zupełnie, ale na pewno ta dyskryminacja nie będzie sprawiedliwa w przypadku właśnie badań z zakresu humanistyki cyfrowej, albo nie zawsze. Bo niektóre badania wymagają wykorzystania kompetencji osób, które są specjalistami w swoich zakresach i niemożliwe jest, żeby byli specjalistami we wszystkich zakresach. No i znowu, ja nie podjąłbym się dzisiaj bycia ekspertem w zakresie przetwarzania danych akustycznych. Czyli to, co ta tematyka, którą wspominałem przy okazji psychologów i terapeutów. Oczywiście coś tam wiem na ten temat, ale nie na tyle, żeby pomóc komuś w badaniach naukowych uwzględniających również przetwarzanie sygnału akustycznego. Skierowałbym taką osobę do naszych przyjaciół z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie tacy eksperci się znajdują i bardzo chętnie pomagają. Natomiast jestem w stanie pomóc na etapie późniejszym badań. Wyobraźmy sobie socjologa, który właśnie zbiera wywiady i później chce je jakoś przetwarzać. O ile nie pomogę mu na etapie nagrywania, transkrybowania tych wywiadów, pomogę mu później na etapie automatycznego klasyfikowania tekstów i na przykład segmentowania ich na znaczące fragmenty. I znowu potem wejdzie mój kolega, który wie dużo więcej niż ja na temat wizualizacji danych. Ja na tym się tak sobie postanowiłem w tym roku, że chciałbym się nauczyć czegoś więcej na temat wizualizacji danych. Zobaczymy, czy to postanowienie noworoczne będzie zrealizowane, ale na tę chwilę na pewno bym wiele nie pomógł. Bym pomógł w interpretowaniu wizualizacji, ale nie w tworzeniu. Od tego są inni specjaliści.
I w tym sensie faktycznie czeka nas chyba wyzwanie w myśleniu o prowadzeniu, o procesie prowadzenia badań naukowych. Trzeba trochę fragmentaryzować, powierzać specjalistom. Musimy w jakiś sposób wyrobić sobie umiejętność oceny tych specjalistów, prawda? Czy z kim warto współpracować, z kim nie, kto od czego zależy. To jest fascynujące zjawisko, również kolejne zjawisko, anotowanie danych. To jest dość relatywnie młoda dziedzina, młoda dziedzina w humanistyce, ale nie wszędzie. Anotowanie danych, czyli przypisywanie informacji do uzyskanych informacji, czyli przykład anotowanie danych pod względem tego, czy jakiś fragment tekstu jest obraźliwy. Tak? Dajemy dłuższy tekst anotatorowi, który sobie czyta w całości ten tekst i zaznacza fragmenty, które jego zdaniem są obraźliwe. Pojawia się tam hate speech, bądź jakieś inne zjawiska, które mogą powodować, że ktoś się czuje urażony. Czyli przypisanie informacji do informacji. W innych anotacja, no to jest termin zaczerpnięty z językoznawstwa. Psychologowie mówią o tym, że to nie jest anotator, tylko sędzia kompetentny. W zasadzie robi to samo, tylko to jest kwestia terminologiczna. Mówią sędziowie kompetentni. W innych naukach, chyba w socjologii i w ogóle w naukach społecznych mówi się o koderach i o kodowaniu. I to nie ma nic wspólnego z programowaniem absolutnie, tylko właśnie z dopisywaniem, taką wstępną analizą. No i znowu, do niedawna anotator w ogóle nie istniał w świecie humanistów. To nie wiadomo było za bardzo, kto to jest. Dzisiaj już wiemy, czym tacy anotatorzy powinni się zajmować, bo okazuje się, że bycie anotatorem, dobry anotator jest na wagę złota, ponieważ bardzo przyspiesza proces badawczy. Taki wyedukowany, wyćwiczony, dojrzały anotator jest bardzo istotny. A do niedawna raczej anotatorów tak traktowano, no, dobra praca dla studenta. Oczywiście student też może być świetnym anotatorem obiektywnie, ale no, dzisiaj bym tak nie powiedział. To jest praca dla 100 osoby o bardzo elastycznym umyśle, która umie szybko dostosować się do nowych wytycznych, nowych kategorii informacji, które mają być poszukiwane w tekście. I później wobec tych wytycznych potrafię być bardzo konsekwentny. Potrafię je wprowadzać w życie, ale też nie w sposób wojskowy, taki, że jakiś rozkaz, to muszę tego wykonać w 100%, tylko w momentach, kiedy widzi, że coś się rozjeżdża, że te wytyczne być może wcale nie są takie dobre, albo są wewnętrznie sprzeczne, umie te fragmenty zdiagnozować, zlokalizować i omówić z autorem wytycznych. To jest naprawdę wiele procesów naraz. No, ale to wiemy dzisiaj. I myślę, że właśnie umiejętność budowania zespołu naukowego, korzystania z usług specjalistów, którzy nie zawsze muszą być członkami zespołu badawczego, mogą być dostawcami pewnych usług z zewnątrz, i umiejętność korzystania z metody, jaką jest anotacja, i z usług osób anotatorów, to będą kluczowe rzeczy w humanistyce, w naukach społecznych w najbliższych latach. I w tym sensie ten warsztat chyba faktycznie będzie ewoluował. No, inna sprawa, że później, kiedy już mamy wyniki analiz przed sobą na monitorze, papierze, wszystko jedno, i tak się zamkniemy w tym gabinecie i będziemy to interpretować. Także wydaje mi się, że ten element gabinetowy, bez względu na to, czy ktoś go lubi, czy nie, to on tak nie zostanie całkiem wyeliminowany. Ja pamiętam, że no myśmy na uczelni wiedzieli, którzy nasi profesorowie są raczej tymi gabinetowymi, a którzy są raczej tymi, którzy lubią, no, jednak podziałać w środowisku. I o terenowym. Chyba tak można określić. I myślę, że no, pewne aspekty się nie zmienią, bo co można zmienić w interpretacji, w procesie interpretowania? No, może coś można, ale tak warsztatowo to chyba koniecznie.
Tak, ja mówiłam o tym, o tej nauce gabinetowej, myśląc jako o kontekście właśnie tym laboratorium Okej. humanistyki cyfrowej, Okay. A. że mamy gabinet i siedzimy i mamy to biureczko obstawione całym zestawem różnych źródeł, a musimy jednak no, tych narzędzi używać, więc wychodzimy z tego świata długopis papier czy ołówek papier i korzystamy tak z tej zaawansowanej infrastruktury, ale oczywiście w gabinecie nierzadko, bo jednak ta praca indywidualna badacza, ona jest, no, on zawsze będzie, tak jak wspomniałeś, nawet kwestia Jasne, jasne, interpretacji. ale też chyba i może to jest jakiś najważniejszy wniosek, że jednak do tej pracy indywidualnej dochodzi umiejętność rozmowy, dialogu, prowadzenia tego dialogu właśnie z członkami zespołu. Chyba staje się to coraz ważniejsze i to będzie jakaś zmiana. Nie wiem, to się okaże. Ale moje doświadczenie jest takie, no przykład. 2 lata temu przygotowywaliśmy badania dotyczące w zasadzie pograniczy literaturoznawstwa i nauk o bibliografii, o informacji naukowej. Prowadziliśmy badania w zespole 8-osobowym. I byli tam informatycy, literaturoznawcy, i to tacy, powiedziałbym, hardkorowi literaturoznawcy. Był spec od informacji naukowej i bibliologii. No i byli językoznawcy. I jakoś musieliśmy się dogadać, i naprawdę nie wiem, jak mógłbym zastąpić kompetencje kolegi, który zajmował się kwestiami bibliograficznymi, bibliologii. No, nikt z nas nie był w stanie tego zrobić. On był tutaj najważniejszy, znaczy może nie najważniejszy, ale jego rola była nie do przecenienia. I potem wyszedł taki artykuł, który miał 10 stron, czy 12, 8 albo 7 autorów. No wygląda to może zabawnie, ale prawda jest taka, że gdyby wyciągnąć kogokolwiek z tego zespołu, to ten artykuł po prostu by nie powstał. Więc wydawało nam się, i do dziś uważam, że to było słuszne, umieszczenie tylu autorów było w pełni uzasadnione. Też w sposób taki formalny, to znaczy faktycznie każdy z nas w tym tekście miał swój udział. Byliśmy wyspecjalizowani już chociażby na etapie opisywania metody, którą się posługiwaliśmy. Wiadomo było, że w kolejnych segmentach, w kolejnych etapach analizy materiału kto inny miał coś więcej do powiedzenia. I ta osoba odpowiednio przygotowywała akapit związany z danym segmentem badań. Więc to ma też swój wyraz całkiem formalny już w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Powiedziałeś słowo klucz, etapy, etapy, Etapy. segmenty, fazy. I myślę, że warto się tutaj zatrzymać na chwilę, myśląc o projektowaniu procesu badawczego, bo mówisz właśnie o tym, że stworzony został zespół, wydzieliliście sobie konkretne zadania, a potem opracowaliście te badania w takiej formie, w formie publikacji. Myślę, że warto by było zastanowić się, kiedy myśleć o wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi? To znaczy, mówisz o tym, że i zgadzam się z Zawsze. Tobą jak najbardziej, jak najbardziej się z Tobą zgadzam, że trzeba mieć świadomość, jak użycie konkretnych narzędzi wpłynie na jakość naszych wyników czy na efektywność naszej pracy. Ale pytanie, kiedy powinniśmy tak naprawdę dokładnie zastanowić się, jakie narzędzia wykorzystać. Czy przed zaplanowaniem konkretnego procesu badawczego, to znaczy najpierw rozpoznajemy, jakie narzędzia są dostępne, co one mogą zrobić, i pod kątem użycia konkretnych narzędzi z tego całego zestawu projektujemy cały proces badawczy, czy może projektujemy postępowanie badawcze niezależnie, bo mamy konkretny problem badawczy, który chcemy rozwiązać, planujemy swoją pracę, wydzielamy konkretne etapy. I dopiero podczas realizacji badań zastanawiamy się nad aplikacją technologii, to znaczy wykorzystujemy narzędzia konkretne, robiące konkretne rzeczy, ale w sposób taki trochę intuicyjny w trakcie realizacji poszczególnych etapów pracy i poszukujemy ich właśnie dopiero wtedy, gdy mamy już wydzielone konkretne zadanie. Jak uważasz, który etap jest najlepszy czy najbardziej efektywny? To znaczy, no,
Generalnie to uważam, że to podejście pierwsze. Ale to nie jest też tak, że to podejście drugie jest całkowicie skreślone. Podejście pierwsze dlaczego? Bo ono wynika z celowości. No, po coś prowadzimy te badania? I odpowiadając sobie na pytanie, po co szukamy odpowiednich środków? Te środki albo istnieją, albo nie. I warto faktycznie najpierw ocenić, sformułować pytania badawcze, później ocenić, czego ja potrzebuję, żeby sobie odpowiedzieć na te pytania, no a następnie sprawdzić, czy odpowiednie środki istnieją. Coraz częściej przy polskich uczelniach, nie tylko polskich, powstają centra kompetencji w zakresie nauk humanistycznych, cyfrowych, humanistyki cyfrowej. I warto tam się po prostu konsultować. Clarin, jako infrastruktura ogólnoeuropejska, ma swoje centra wiedzy, jest w tej chwili ponad 20. One służą jako centra wiedzy o technologiach w danych językach. Na przykład we Wrocławiu jest Centrum Kompetencji dotyczących przetwarzania języka polskiego, ale są też centra, które nie zważają na język, tylko zważają właśnie na cel bądź chęć wykorzystania konkretnych metod. Na przykład no nie, digitalizacji za pomocą rozpoznawania optycznego, czyli tak zwanego OCR-a. Są centra, które po prostu w tym się specjalizują i mogą nam pomóc ocenić, czy coś jest wykonalne, czy nie. Te centra działają również bezpłatnie, tak jak cała infrastruktura klarinowa. W razie wątpliwości warto się zwrócić z pytaniem do tych osób kompetentnych, żeby udzieliły nam odpowiedzi. No, w ten sposób jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć. Więc podejście takie planowane, myślę, że powinno być tym podejściem domyślnym, ale z drugiej strony, w trakcie prowadzenia badań może się okazać, że no jednak nie udało nam się wszystkiego przewidzieć, albo jakaś metoda daje nam wyniki no, nieakceptowalne. Znaczy nie to, że fałszywe, po prostu takie, których z jakichś powodów nie możemy zastosować. Są na przykład nieprzystawalne do czegoś, nie możemy porównać. No i wtedy musimy troszeczkę improwizować. To jest spotykane no zawsze stanowi pewien dysonans w pracy badacza, bo psuje nam się plan i to może być nieprzyjemne, ale z drugiej strony no taka improwizacja też pokazuje, jak bardzo jesteśmy biegli w wykorzystywaniu tego, co nam jest dane, tej wiedzy. I myślę, że jakąś elastyczność należy oczywiście zawsze zastosować. Też no, w konkretnych przypadkach naszych użytkowników bywało tak, że raczej stosowali tę pierwszą metodę, powiedziałbym sztywniejszą, ale odnotowując po drodze gdzieś te rozgałęzienia, które mogłyby prowadzić w nieco inne strony, prowadzić do innych wniosków, być może rozwiązać inne problemy badawcze, które powstały po drodze, i ich rozwiązanie nie jest wcale konieczne w tym momencie do przeprowadzenia badań, ale budzą ciekawość i mają uzasadnione. I w sposób uzasadniony warto by było te problemy rozwiązać. I badacze wracają później do tych tematów, modyfikują je, uzupełniają. Też jest tak, że bardzo dużo wyników badań z zakresu humanistyki cyfrowej, cyfrowych nauk społecznych, wychodzi w obiegu konferencyjnym. Ze względów takich, o których już wspominałem, to znaczy świat przyspiesza i czasami artykuły nie są wydawane wystarczająco szybko. Konferencje jednak, ten obieg konferencyjny jest nieco szybszy. I w związku z tym nie ma takiej pokusy, że muszę od A do Z wszystko rozwiązać w jednym tekście. Na tej konferencji przedstawiam jakiś zakres rozwiązanych swoich problemów. Na innej przedstawię inny. I w tym sensie nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie podejmuję się oceniania tego zjawiska, ale być może humanistyka się zmienia i odchodzi od modelu monografii, który kiedyś był docelową formą prowadzenia
opublikowania ważnych osiągnięć dziedzinach właśnie społecznych i humanistycznych. Mam wrażenie, że trochę się to teraz fragmentaryzuje, ale w sposób uzasadniony i właściwie na pewno ma to też jakieś negatywne swoje aspekty, ale prawdę powiedziawszy, nie myślałem zbyt wiele o tym. Ale też masz rację, że jeśli realizujemy jakiś długotrwały proces badawczy, czy zajmujący sporo czasu, a projekty są czasem realizowane czy planowane na 2 lata, czy 3, czy 4, czasami nawet więcej, no to tak jak cały czas podkreślasz, trudno powiedzieć, jakie narzędzia pojawią się za rok czy za 2. No Więc właśnie. pod tym kątem no, nawet konieczne by było wyprofilowanie czy reprofilowanie całego procesu pod kątem narzędzia, które może znacznie zwiększyć wydajność naszej pracy. Prawda? Zgadza się. Ale. No, tutaj znowu przykład. Do niedawna dla humanisty cyfrowego bardzo ważną taką umiejętnością kogoś, może inaczej, też nie dla każdego, ale dla tych, którzy zajmowali się słownictwem, tak? Czyli głównie dla językoznawców, dla osób, które były faktycznie bardzo blisko tego języka, istotnym aspektem była znajomość języka CQL, czyli Corpus Query Language. Dzięki temu byliśmy w stanie tworzyć bardzo precyzyjne, jesteśmy w stanie, ten standard cały czas funkcjonuje, nie? Bardzo, bardzo precyzyjne zapytania o konkretne kategorie słownictwa w danym korpusie. Ale już dzisiaj myślimy o tym, jak uprzystępnić ten język służył do tego, żeby obsługiwać interfejs, żeby zadać pytanie. Ale dzisiaj już z kolegą planujemy wykorzystanie do tego samego celu czata GPT po to, żeby każdy badacz mógł zadać pytanie o kategorię słownictwa za pomocą języka naturalnego. Czyli wyobraźmy sobie, że zamiast zapisywać za pomocą formalnego języka, że tam singularis, neutrum i jeszcze jakiś przypadek do tego, genitivum, zamiast używać skrótów i odpowiednich operatorów graficznych, my po prostu mówimy tam, nie wiem, korpusie, znajdź mi rzeczowniki w liczbie pojedynczej, rodzaju nijakim w bierniku i po chwili otrzymuję listę. Prawda? Mówię czy zapisuję to, ale jednak językiem naturalnym, tak jak dzisiaj obsługuje się czata GPT. Także pewne kompetencje, ich obowiązkowość zacznie też zanikać. Ja myślę, że prędzej czy później właśnie Corpus Query Language odejdzie do archiwum jako swego czasu ważne narzędzie, czy też powiem ważny standard, ale już nieużywane. Myślę, że nie wiem, rok temu bym powiedział, że mamy na to 5 lat, a teraz to nie wiem, ale coś między pół rokiem a 2 latami. No więc właśnie, czyli w całym tym procesie badawczym wiele się może zmienić pod tym kątem, aż prosi się czasami, żeby te badania nasze zmodyfikować, ale też myślałam o jeszcze jednym zastosowaniu, że w zasadzie, jeżeli mamy te nowoczesne narzędzia, to możemy też nawiązałeś trochę do tego, możemy sprawdzić, jakie kierunki badawcze potencjalnie mogą być wartościowe w odniesieniu do materiałów, których nie planowaliśmy badać, ale na przykład weszliśmy w ich posiadanie. Wyobrażałam sobie taką sytuację, że przykładowo otrzymujemy jakiś zestaw pamiętników jeńców z pierwszej połowy XX wieku i kompletnie nie wiemy, co tam może być, tak? Mamy ten zestaw, mamy je w wersji elektronicznej i możemy te różne narzędzia wykorzystać i sprawdzić po prostu, jakie są wyniki. I te wyniki mogą nam, oczywiście testowo, tak? Nawet możemy wziąć jeden tekst z tych pamiętników i wyniki mogą nam zasugerować, co może być wartościowym problemem badawczym. Ale też i myślę, że jeszcze jedno ważne zastosowanie jest takie, że te narzędzia mogą nam się przydać przy weryfikacji danych, nawet takich, które zgromadziliśmy tradycyjnymi metodami ekstrakcji tekstu. To znaczy, mamy na przykład, powiedzmy, badania terminologiczne prowadzimy. Niekoniecznie musi to być filolog, to może być kulturoznawca, czy tak jak wspominałeś, medyk, który na przykład zajmuje się czy interesuje się terminologią dotyczącą konkretnego obszaru specjalizacji.
medycznej i zebrał jakiś zestaw terminów i chce sprawdzić, czy na przykład ma słuszność, że jakiś termin jest używany częściej, a jakiś jest używany rzadziej. Więc chociażby w takim kontekście myślę, że weryfikacja danych za pomocą właśnie narzędzi i konkretnego zestawu tekstów jest takim zastosowaniem wartościowym. Tak, to jest ciekawy aspekt, że faktycznie narzędzia cyfrowe pozwalają nam się troszeczkę bawić, tak? To znaczy bawić w tym poważniejszym znaczeniu. To znaczy możemy łatwiej weryfikować na przykład naszą intuicję i sprawdzać, czy podążanie w tym kierunku ma w ogóle sens. To jest prawda i mało tego nawet. Więcej, prowadzi się badania, które biorą stare hipotezy badawcze, stare, to znaczy już rozstrzygnięte no, jakieś, w innych badaniach, to wiele lat temu, i sprawdza się, czy przy zastosowaniu nowych metod, tych cyfrowych, na przykład dzięki wykorzystaniu dużo większych danych niż można było wykorzystać 80 lat temu, dajmy na to. Czy wyniki wychodzą podobne, czy inne? Niektóre hipotezy oczywiście się weryfikują pozytywnie, inne negatywnie, inne, no powiedzmy, że się zmieniają, to znaczy zostają rozbite na więcej hipotez. Okazuje się, że jedna hipoteza to tak naprawdę jest kilka hipotez i część z tego weryfikuje się pozytywnie, część negatywnie. Czyli dany problem wchodzimy dużo bardziej w detal. Więc na pewno te narzędzia dzięki temu, że duże ilości tekstu jesteśmy w stanie samodzielnie, w miarę samodzielnie przetworzyć w miarę szybko i tanio, no to otwiera nam pole do skuteczniejszego formułowania hipotez i problemów badawczych. Też mi się tak wydaje. To jest ten pozytywny aspekt no, tego, że. No bo wyobraźmy sobie, że kiedyś, żeby wstępnie zweryfikować, bardzo wstępnie zweryfikować jakąś hipotezę, czy w ogóle jakieś zjawisko występuje w jakimś materiale, potrzebowaliśmy pracy zespołu, który po prostu te teksty czytał i tak jakby anotował. Wtedy nie używano tego słowa, ale tak naprawdę to był rodzaj anotacji. I sprawdzał, czy weryfikował, czy tamto zjawisko się pojawia. No i potrzebował na to tygodnia. Dzisiaj robimy to samo w 5 minut. I dzięki temu takich mini hipotez jesteśmy w stanie zweryfikować dużo więcej. A przy okazji czegoś się uczymy. No bo to zawsze jednak też podnosi naszą dojrzałość, umiejętności w obsłudze. Ale też znajomość tych narzędzi, bo się okazuje, że przy którymś tam użyciu dostrzegamy funkcję, której do tej pory nie widzieliśmy, albo właśnie pojawia się pytanie, no dobrze, ale jak to działa? Bo tutaj jest jakiś element, który mi nie pasuje, jest niespójny. No i wtedy najlepiej oczywiście się skontaktować z autorami bądź osobami, które są odpowiedzialne za dokumentację takiego narzędzia i wyjaśnić sobie taki aspekt. No. Ale to, no to mówię, no to jest taki aspekt dojrzewania tego badacza. Natomiast czy wobec tego, czy da się ten niewątpliwy atut jakoś zanegować? No moim zdaniem nie. Też moim zdaniem nie. I z tej całej naszej rozmowy wynika, że w zasadzie to jest przyszłość, że tutaj no, nie da się uniknąć tak, tego kontekstu cyfrowego. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która mnie żywo interesuje. Wspominałeś o konkursach grantowych, o grantach i zastanawiam się, czy zadeklarowanie we wniosku grantowym wykorzystania nowoczesnych technologii w jakiś sposób wpływa na ocenę wniosków projektowych. To znaczy, czy jesteś w stanie określić, być może to jest nie do określenia, albo są to tylko kwestie, nie wiem, intuicji, jakiegoś przeczucia, czy zadeklarowanie użycia tej infrastruktury badawczej będzie mieć znaczenie, czy może mieć znaczenie w rozpatrywaniu aplikacji o granty na projekty badawcze? Jako naukowiec powiem, nie mam absolutnej pewności.
Czy tak jest? Mogę podejrzewać, ale pewności nie mam. Przypuszczam, że ma to wpływ. Raczej pozytywny, ale wiem ile, mniej więcej, wiem ile wniosków z zadeklarowanym wykorzystaniem takiej infrastruktury jest rozpatrywanych pozytywnie, ponieważ no, staramy się to monitorować. Natomiast nie wiem, ile zostało zaopiniowanych negatywnie z tego powodu, bo może z jakiegoś innego. Raczej wątpię, żeby deklaracja, że wykorzystamy infrastrukturę tam Clarin, Daria, Operas, to są inne infrastruktury badawcze, które w podobnym obszarze działają, żeby deklaracja wykorzystania tych infrastruktur działała negatywnie. No, wątpię, że recenzent patrzy, że Clarin to nie, to nie damy. Nie sądzę. Natomiast czy to działa in plus? Myślę, mam powody, żeby przypuszczać, że tak. Znam kilka ocen wniosków, bo widziałem, bo autorzy wniosków się chwalili tymi ocenami i mogłem się zapoznać. Więc w niektórych faktycznie wprost się pojawia po prostu sformułowanie, że okej, jest problem badawczy i adekwatnym środkiem jest wykorzystanie takiej, a takiej infrastruktury badawczej. To jest miłe. To jest jedna droga, znaczy jest to jeden zestaw argumentów, czyli obserwacja tych ocen, wniosków, które widziałem. Jeszcze jest druga, taka trochę dedukcyjna, to znaczy grantodawcy wymagają, o czym już wspominałem, udostępniania danych naukowych, otwartego udostępniania danych naukowych, oczywiście tych, które mogą być udostępniane, bo też nie wszystkie mogą. Ale te, które nie mogą, powinny być nie tyle udostępnione, ile ich istnienie powinno być zadeklarowane, czyli metadane powinny być udostępnione. A już nie wchodząc w te szczegóły, udostępnianie tych danych jest no, pewnym imperatywem. To znaczy, korzystasz ze środków publicznych, z NCN-u, NPRH, ministerstwa, powinieneś później te dane udostępnić. Ich udostępnienie wymaga wykorzystania jakiejś infrastruktury cyfrowej. Nie ma innej opcji. W zasadzie dzisiaj udostępnienie wyłącznie w formie analogowej no, jest nieuznawane jako udostępnienie. No, chyba że w wyjątkowych przypadkach, nie wiem, archeolog znajdzie pewne przedmioty, no, fizycznie istnieją, nie da się ich cyfrowo niczym zastąpić, no to nie wiem, jak jest w przypadku tego typu sytuacji, no może faktycznie w tej sytuacji udostępnienie analogowe, informacje o tym, że coś się znajduje w jakimś magazynie czy bibliotece jest wystarczająca, ale i w to wątpię, bo podejrzewam, że NCN wolałby mieć digital twin, kopię cyfrową, informację, opis dokładny tego przedmiotu, Tak, szczegółowy również w wersji. opis z parametrami, prawda, z miejscem, gdzie Tak. zostało odnalezione, z prawdopodobną datacją. Jakieś zdjęcia, może nawet Tak. skan 3D. No, trudno mi powiedzieć, bo prawdę powiedziawszy, nigdy nie sprawdzałem tego, ale podejrzewam, że znając wymagania NCN-u, to by szło w taką stronę. Ale wracając do naszych tekstowych aspektów. Udostępnienie tych materiałów, tych korpusów szerokiemu gronu odbiorców wymaga skorzystania z jakiejś infrastruktury cyfrowej. W Polsce nie ma zbyt wielu infrastruktur, które spełniałyby wszystkie, co do joty, wszystkie warunki wymagane przez NCE. Ich jest naprawdę niedużo, w tym jest nasza Klarinowa, więc to niejako już zachęca do tego, żeby zapoznać się z naszą ofertą, w której jest również właśnie długotrwałe deponowanie danych językowych w repozytorium cyfrowym. Więc to już nawet nie jest premiowanie, to jest stawianie pewnego progu wejścia, tak? To znaczy, musisz skorzystać z tej infrastruktury. Okej, okay, w dość ograniczonym stopniu, bo no, zdeponowanie danych to nie jest jakaś bardzo zaawansowana działalność. I w dodatku właściwie na końcu badań, a nie na początku deponujemy coś, co już mamy. Ale jednak wymaga no, przynajmniej zorientowania się, jakie infrastruktury funkcjonują, z czego w ogóle można skorzystać i czy wszystkie
odpowiadają wymaganiom, które ma dany badacz, charakterystyka tych badań. Także wydaje mi się, że to już jest taki etap minimum, a jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe punkty, które można zdobyć, no liczę na rozsądek osób oceniających te wnioski. Jeżeli zadeklarujemy, że będziemy analizować ogromne ilości tekstów za pomocą zaledwie dwóch ekspertów, no to wydaje mi się, że gdzieś tam w podtekście powinno być wymaganie, no dobrze, czyli ale jak chcesz to zrobić? Stosując infrastrukturę badawczą? Okej. Jaką? I dlaczego tę, a nie inną? Więc wydaje mi się, że pomału świadomość tego rośnie. Przy czym mówię, to jest moje przypuszczenie. Tutaj nigdy nie rozmawiałem z kimś, kto byłby odpowiedzialny za ocenę wniosku grantowego właśnie w tej stronie. Byłoby to bardzo trudne. Ale podejrzewam, mam przesłanki, żeby sądzić, że działa to impuls. Tak, też tak myślę intuicyjnie, ale oczywiście to masz większe doświadczenie, jeśli chodzi o Ale przygotowywanie to jest wniosków raczej projektowych. doświadczenie niż wiedza, nie? Tak. Ale też jest to cenne doświadczenie, bo tych wniosków trochę widziałeś, znasz oceny, tak jak mówisz, są ci one udostępniane, zapewne nie w każdym przypadku, ale w części przypadków. I No to już nie. jest jakiś kontekst, na którym możesz oprzeć swoją ocenę, ale wspomniałeś o, myślę, że dość interesującym wątku, polityki otwartości danych. Bo rzeczywiście każda osoba aplikująca o środki na badania przygotowuje plan zarządzania danymi i określa, jakie dane zostaną wytworzone w czasie realizacji projektu i w jakim trybie zostaną one później udostępnione. I gdy otrzymujemy te środki na realizację badań, cały czas musimy się zastanawiać i z doświadczenia własnego wiem, że nieraz są to bardzo trudne decyzje, które dane udostępnić w trybie otwartym, które w ograniczonym, a które w zamkniętym, tak żeby były dostępne właściwie tylko dla przedstawiciela instytucji finansującej, który no, w każdej chwili na etapie realizacji projektu ma prawo kontrolować prawidłowość realizacji projektu i postępy. I te dylematy, znaczy wynikają z obawy o bezpieczeństwo tych naszych efektów badawczych, to znaczy naukowcy dostrzegają ryzyko nieuczciwej konkurencji, boją się, że i to nie jest tylko oczywiście moja opinia, boją się, że gdy udostępnią nieopracowany zasób danych, który jeszcze nie został przedstawiony w postaci publikacji, to że ktoś te dane wykorzysta i wyprzedzi tego badacza w opublikowaniu rezultatów ich pracy. No, oczywiście zdaję sobie sprawę, że tego typu praktyki są niezgodne z kodeksem etyki No, naukowca, jasne. ale też nie ukrywajmy, że takie sytuacje się zdarzają, prawda? A z drugiej strony, obok tych wymogów, obok tych obaw, mamy wymóg udostępnienia danych, który wynika z przejrzystości i uczciwości, tak? Bo umożliwia weryfikację prowadzonych badań. W jaki sposób sobie poradzić z rozwiązaniem tych problemów? No, najlepiej publikować dane po zamknięciu badań, kiedy już mamy gotowy tekst bądź inną formę opublikowania tych wyników i ich interpretacji. No musimy pamiętać, że dane, które wytwarzamy za publiczne pieniądze, nie są naszą własnością. Są własnością no, formalnie instytucji, która nas zatrudnia, na której została wytworzona ten zestaw danych. Może być własnością fundatora grantu, to zależy od umowy, od warunków konkursu, od wielu aspektów, ale przeważnie, w zdecydowanej większości wypadków, no nie jest własnością badacza. Warto zadbać o swój interes, no bo oczywiście my też jesteśmy oceniani przecież. Między innymi za innowacyjność. Jeżeli ktoś nas ubiegnie, no to sytuacja robi się niewesoła. Więc warto publikować przepraszam, warto publikować dane po opublikowaniu tekstu, interpretacji, udostępniając wcześniej, tworząc furtkę dostępu dla ewentualnych recenzentów. No bo tak może być, że recenzent
inny publikator zastrzeży konieczność dostępu do danych, żeby sprawdzić, czy na pewno one są autentyczne, na przykład, czy zostały zebrane w rzetelny sposób, czy w ogóle istnieją. Różne wypadki niestety się zdarzają. No i to jest dość istotne zagadnienie. Pierwsza sprawa, publikowanie danych po ukończeniu prac badawczych. Druga rzecz, no pamiętajmy, że my też mamy prawo korzystać z cudzych danych. Znaczy źle. No, ciągle ta siatka pojęciowa jest stara. Cudzych danych mam na myśli to, że wytworzonych przez kogoś innego. Bo te dane są ostatecznie publiczne, ale my też możemy czuć się zaproszeni do tego, żeby korzystać z danych, które wytworzyli chociażby beneficjenci programów NCN-u, wcześniejsi beneficjenci, którzy już dawno zamknęli swoje badania i je rozliczyli. Dlaczego by nie? I zresztą tak się robi. Dość często już w tym świecie humanistyki cyfrowej, jeżeli ktoś świadomie wchodzi w to, korzysta z danych, które zostały wytworzone w poprzednich latach i każdy może to zrobić. I to jest niewątpliwy plus. Co do zabezpieczania się, no, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie również udokumentować, nawet jeżeli ktoś nas ubiegnie, że na przykład nasz tekst, nasze badania rozpoczęły się wcześniej. Więc z takiego czysto formalnego punktu widzenia możemy pokazać, no, wszystkie dokumenty tworzone elektronicznie mają timestampy, informacje o tym, kiedy powstały, i w razie czego możemy zawsze pokazać, że ej, ten dokument powstał wcześniej niż publikacja tamtego. Nie ma mowy o plagiacie czy jakiejś daleko idącej inspiracji i nieuczciwości takiej autorskiej. No, zresztą to może być plus właśnie działania w środowisku cyfrowym, to, że właściwie ciągle dokumentujemy kolejne siłą rzeczy. Nie ma innego wyjścia. Dokumentujemy kolejne etapy naszej pracy, w razie czego jesteśmy w stanie przedstawić odpowiednie dokumenty. I to jest coś nowego, bo kiedy robiliśmy to wyłącznie analogowo, no to przepraszam, ale notatka sporządzona i nawet datowana, no nie była żadnym argumentem, nie była czymś, czego nie da się podrobić, prawda? Dzisiaj no byłoby to, też da się podrobić, ale jest to dużo trudniejsze i wymaga już naprawdę bardzo specjalistycznej wiedzy i determinacji. Także nie sądzę, żeby strach przed złodziejstwem danych i nieuczciwością powinien, żeby ten strach powinien nami zbytnio powodować. No to jest dość naturalne, a z drugiej strony może trzeba popracować, żeby się nad tym, żeby się tego wyzbyć. Powiem szczerze, ja jeszcze nie spotkałem się z sytuacją taką, żeby ktoś z naszych użytkowników zgłosił, że dane zostały ukradzione, wykorzystane w jakiś niecny sposób. Jeszcze się nie zdarzyło, co nie znaczy, że się nie zdarza, no ale póki co takiego doświadczenia nie mam. Zdarzały się inne sytuacje, no powiedzmy, etycznie wątpliwe. To, że po prostu ktoś nieuczciwie wykorzystał dane, ale nieuczciwie pozyskał te dane, nie później udostępnił. No, ale to jest problem, z którym możemy się spotkać w każdej nauce, w każdej dyscyplinie, niezależnie od tego, czy będziemy się posługiwać metodami cyfrowymi, czy nie. To się po prostu może zdarzyć. I chyba ryzyko w naszym przypadku nie jest dużo większe. Mam nadzieję. Myślę, że o tych nieuczciwych praktykach moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, bo to jednak też jest wątek dość rozległy. Więc proponuję, żebyśmy zakończyli na tym naszą rozmowę. Mam nadzieję, że po tych naszych rozważaniach niezdecydowani czy nieufni humaniści zyskali trochę więcej pewności, że dostrzegą potencjał i przyszłość wykorzystania tej nowoczesnej infrastruktury badawczej, bo myślę, że rację miał Todd Pressner, kiedy mówił, że humanistyka cyfrowa nie jest substytucją czy negacją tradycyjnej humanistyki, ale, tak jak zresztą podkreślałeś to dzisiaj, jest kontynuacją i rozszerzeniem tej tradycyjnej humanistyki. Dlatego Znaczy, bardzo Ci. ja tylko skomentuję, że no, ja się w pełni pod tym podpisuję. Powiem tak, w naszym zespole na Politechnice
No więc on jest o tyle unikatowy, że faktycznie mamy tutaj taką fuzję sił humanistycznych i ścisłych, mamy językoznawców, informatyków, ale nie tylko językoznawców, mamy też literaturoznawców, ma archeologa, mieliśmy przez jakiś czas psychologów, mieliśmy, także faktycznie wiele osób się przewinęło. I wszyscy byliśmy na pewnym etapie swojej kariery tymi humanistami tradycyjnymi. I nie posługiwaliśmy się metodami cyfrowymi. Posługujemy się nimi dopiero od pewnego czasu. I wydaje mi się, że jesteśmy przykładem tego, że ta ewolucja w ciągu dekady w człowieku może zajść i nie jest niczym znowu aż tak szczególnie trudnym, wymagającym. To są rzeczy, które się po prostu dzieją. I pytanie jest takie, czy to się opłaca? To znaczy, czy faktycznie badacz widzi sens w tej zmianie i uzupełnieniu pewnych umiejętności? No ja mogę tylko przekonywać i argumentować za tym, że jak najbardziej taki sens istnieje i on ma uzasadnienie jak najbardziej poznawcze. To znaczy, dzięki tym metodom jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na nowe pytania, postawić czasami zupełnie nowe pytania, albo dokonać ponownej weryfikacji pytań, które już kiedyś zostały rozstrzygnięte, a może jesteśmy w stanie dzięki tym metodom wnieść coś nowego. No i chyba o to, tak już mówiąc całkowicie idealistycznie, o to powinno w nauce chodzić. Tak? Jeżeli chcemy odkryć prawdę, to każdy środek, który do tej prawdy będzie nas prowadził, powinniśmy wykorzystywać. Pytanie oczywiście, czy umiemy go wykorzystać, czy chcemy go wykorzystywać, czy może w naszej dziedzinie bywa i tak, że akurat w naszej subdziedzinie te metody nie są adekwatne. I nic na siłę, bo ja trochę tego się obawiam, że możemy kiedyś przegiąć w drugą stronę. To znaczy, czy na każde pytanie badawcze musimy odpowiadać za pomocą analiz prowadzonych w tym paradygmacie cyfrowej humanistyki? I moim zdaniem nie, bo to się obie strony się dewaluuje. Ktoś będzie na siłę próbował coś zastosować, bo tak musi, bo nie wiem, ktoś od niego tego oczekuje w sposób sztuczny. I jednocześnie będzie to ośmieszało tak naprawdę te narzędzia, bo one nie będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie bardzo często, albo wyniki działania tych narzędzi będą naciągane. I z perspektywy takiej rzetelności naukowej, no, trudne do obrony. Mam nadzieję, że jednak no, nie będzie takiej tendencji, nie przesadzimy w. Też myślę, że nie. A jeżeli maszyna zacznie mówić do nas szyfrem, to szukajmy wsparcia merytorycznego, a nie zamykajmy się z pewnością. Zdecydowanie. A myślę, że w końcu zacznie. Tylko pytanie, jaka będzie treść. Dziękuję Ci bardzo za to, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy. Dziękuję Ci za poświęcony czas, że podzieliłeś się swoją wiedzą i doświadczeniem. I dziękuję również Państwu za uwagę i do zobaczenia. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i chętnie do tej rozmowy się przygotowywałem. Bardzo ciepło o niej myślałem. Miałem rację. Także się cieszę. Ja też bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli Państwo będą potrzebowali wsparcia w zakresie przygotowywania badań bądź ich prowadzenia. Konsorcjum Clarin jest otwarte. Można się w każdej chwili z nami kontaktować i postaramy się pomóc przygotować taki badań. Dziękujemy bardzo.